Co by pani poradziła młodym dziewczynom, które chcą się zaangażować w działalność na rzecz swoich społeczności, na rzecz samorządów? Jak zabrać się w ogóle do tego? Myślę, że i młodym, i wszystkim innym poradziłabym to samo. Zacząć od ustawy o samorządzie terytorialnym. Zapoznać się z ustawą, zobaczyć, jakie zadania samorząd musi realizować i spróbować znaleźć odpowiedź na jedno przynajmniej pytanie. Jak ja bym to zadanie zrealizowała w swoim samorządzie, gdybym została radną na przykład. Nie należy rozpraszać się na wszystkie zadania. Trzeba koniecznie tylko robić to, na czym się znamy, a potem już jak się zostanie radną, to już wtedy ta znajomość rzeczy będzie szersza. Wiemy już, co chcemy zrobić, a teraz jak przekonać wyborców do tego? O, to najtrudniejsza sprawa. Myślę, że nie powinno się startować pojedynczo. Jednak startować trzeba w grupie, bo tylko wtedy jest szansa na wygraną. I w grupie łatwiej jest tworzyć program, łatwiej jest go zresztą potem realizować i łatwiej jest startować w wyborach w grupie, czyli albo w jakimś komitecie wyborczym, albo przy jakiejś partii, to już zależy od tego, co tam sobie ktoś wybierze. Także ja bym tak radziła, startować w grupie, przygotowywać się w grupie zresztą, nie za głośno i niezbyt wcześnie, ale w grupie. A co panią skłoniło do udziału, do zaangażowania się w samorząd? To było 20 lat temu. To już ja na odpowiedź moja jest tylko taka, że to jest w ogóle bajka z mchu i paproci. Ja się po prostu wkurzyłam wtedy na to, co się wokół mnie działo i wystartowałam. To był czas jeszcze wtedy, kiedy wójta wybierała rada. No zaryzykowałam i większość głosów zostałam wtedy wybrana spośród radnych na wójta. Bo potem przyszły bezpośrednie wybory i to już może trochę trudniejsza sprawa, ale zawsze do zrobienia. Udało się pani zrealizować to, co pani chciała? No większość tak. To znaczy w samorządzie nie może być tak, że ja realizuję swoje własne marzenia. Ja muszę realizować marzenia elektoratu. Oczywiście to cudownie jest, jeżeli te marzenia są takie jak moje, ale najważniejszy jest człowiek, który mi zaufał i ja się tak zachowuję przez okres 20 lat i myślę, że tak to odbierają ludzie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.